Ohajo, witam was serdecznie, z tej strony Rainbow Panda, a przed wami kolejny odcinek z gry Horizon Zero Dawn. Ja jestem tutaj cały czas w tym samym miejscu, przy tym łowcy, którzy... tutaj są tereny łowieckie, Jezu, nie wiem jak się wysłowić. Jestem na terenach łowieckich i tutaj będziemy się brać za już ostatnią próbę. Tak, spróbuję jeszcze raz, ale próby wybuchacza. W tej próbie musisz zabijać żuwacze wybuchaczem. Ale potrzebujesz potykacza kardża i dobrej amunicji. Mój przyjaciel może je mieć. Dobrze. W tej próbie musisz... Ale potrzebujesz potykacza kardża i dobrej amunicji. Aha, czyli... Potykacz kardża. Będę tutaj. Musimy kupić potykacz kardża. Jest potykacz kardża. Mamy za mało okruchów, więc... Moglibyśmy mu coś sprzedać. To ja ci mogę sprzedać. Nie mam nic ciekawego na sprzedaż, chyba że... Trochę płomienia. To jest 12, potrzebujemy 188. Może tak, sprzedajmy. I gdzie jest potykacz kardża? Przypiszmy go sobie, może pod ten nasz stary potykacz. A ten stary możemy sprzedać. Jest potykacz, to sprzedajmy go. I zobaczmy, może możemy... O, mamy nową amunicję. Wybuchacz. A no tak, bo one muszą wybiec tutaj w te wybuchowe. I chciałam zobaczyć, no właśnie, tutaj możemy coś umieścić, tutaj też jedno i więcej nie mamy. No trudno. Mamy nową amunicję i mamy też dwa punkty umiejętności do rozdania. Ja bym tutaj chętnie w to poszła, ponieważ tutaj potem będziemy mieć eliminację z dołu przeciwników, a tutaj eliminację elitarnych jednostek, co nam się bardzo przyda. Potem chyba pójdziemy w ten damage jeszcze i tutaj są bardzo fajne umiejętności, które nam się przydadzą, czyli taki długi odskok i cichy sprint, żeby nas maszyny tak łatwo podczas biegu nie wykrywały. Więc w to sobie zainwestujemy. Potykacz kardża już mamy, więc możemy zacząć naszą próbę. Chcesz spróbować ponownie, prawda? Oczywiście, że tak. Skorzystaj z wybuchacza i potykacza, by obalić żuwacze. Zmierzę ci czas. Boją się wybuchów, więc zagoń je huk procą prosto na... Dobrze, dobrze. Rozpocznij próbę. Próba. Rozpocznie się, gdy zjedziesz na linię. Jest to moje trzecie podejście już do próby. Mam nadzieję, że ostatnie, ponieważ pierwsze nie zakończyły się za dobrze. Nie szło nic po mojej myśli kompletnie. A nie chcę wam przedłużać odcinka tym, więc myślę, że po prostu pokażę wam, mam nadzieję, że już tę próbę, która będzie zakończona powodzeniem. Spróbujmy może się rozstawić najpierw tu, za dwa. One na pewno będą chciały biec naokoło, więc tu. Ale tutaj przez środek też spuścimy za dwa, w razie czego. Znając życie może pójść na złość i tym razem wyjątkowo, tak jak w poprzednich próbach chciałam, żeby przebiegły tędy, to nie biegły, więc teraz jak... Biorę pod uwagę to, że mogą tędy nie biec, to mogą czasami przebiec, więc zabezpieczę się w razie czego. No i co? I lecimy, próbujemy. Zobaczymy, co z tego wyniknie. I pyk. No właśnie. Teraz biegną środkiem, kiedy nie potrzeba. Trzy się dały złapać. Nie. Nie, tam są czujki. To teraz zagońmy je tutaj. Może jeszcze jedno rozstawimy. Nie jest wystarczająco długi. No właśnie, 5 i 6. Tak, w końcu mi się przy trzecim razie udało, ale jak to wiem, do 3 razy sztuka. Tyle. Dobrze, już mi się płomienie ogólnie kończyły, więc
Dobrze, że nie musiałam potrzebować ich więcej. Niestety amunicja do tej broni bardzo dużo tego płomienia wymaga. Ja sobie pozbieram jeszcze te resztki, co tutaj zostały. Z tych maszyn, które wybuchły. No tutaj mamy czujki. Unik. I biegniemy. Zostawimy te czujki w spokoju. Nie chcę mi się z niej walczyć. Zajęło nam to minutę 28, a czas do wyrobienia się na najlepszy wynik było bodajże 3 minuty. Więc jest całkiem dobrze. Tutaj wejdziemy sobie na górę i zobaczymy, co on nam powie. Pewnie za pierwszym... Znaczy nie za pierwszym. Znaczy no w sumie będzie za pierwszym razem, bo... Niestety płomień mi się skończył i musiałam wczytać grę, więc być może może być jego komentarz, że za pierwszym razem trzy żar słońca. Jak? Żar słońca za pierwszym razem? Dobraś, nawet no jak No właśnie. Na nawet jak na Nora. Potrzebne, by dołączyć do loży. Powodzenia w południku. Oczywiście próby wciąż są dostępne. Tak. I mamy teraz wystarczająco żar słońc, aby... Wróć, kiedy chcesz. Dołączyć do loży. Osiągnięto 13 poziom. Mamy 3 punkty umiejętności do rozdania, więc tak jak mówiłam, tutaj pójdziemy w to, a później w eliminację elitarnych jednostek. Zobaczmy, mamy też, możemy gdzieś tam po drodze, jak będziemy mieć okazję, porobić sobie samouczki, ponieważ mamy tutaj do huk procy oraz do potykacza kardża. Przewracaj maszyny wybuchaczem oraz zabijaj wiele wrogów naraz jedną bombą odłamkową. Spróbujemy to zrobić. Oczywiście, a my teraz... Gdzie mam mapę? Tu jest mapa. Cały czas po niej przeskakuję. A my teraz udamy się tutaj... To ognisko chciałabym odblokować. Tereny owieckie mamy już przecież zaliczone. I tutaj bym się chciała udać, zobaczyć, co tam się znajduje, aczkolwiek chyba za dużo tam jeszcze nie znajdziemy. Ale znajdziemy zastosowanie do ogniw, ponieważ tam znajduje się właśnie misja, której naszym zadaniem jest znalezienie zastosowania dla tego ogniwa, które znaleźliśmy właśnie bodajże w sercu matki. Nie wiem, co by było dobre na takie zabicie kilku maszyn. Może nam bieguny? Ale nie wiem. O, tutaj mamy jakąś misję dodatkową. Może najpierw tutaj podejdźmy i zobaczmy sobie, zrobimy coś dodatkowego. Nie wygląda jak Nora. Znam tę osobę, wiem się, co się tutaj święci. Będziemy mieć wprowadzenie do podbijania obozów bandytów. Gdzieś pewnie niedaleko się tutaj jeden znajduje. Nie, to dzisiaj chyba na pewno tego nie zrobimy, ale już misję od niego... Może zdołam go przeskanować. Zbiera jakiś sygnał. Tak, mamy żyrafa. Ten sygnał, skąd on dochodzi? Diabelskie pragnienie. Niebezpieczeństwo, dziewczę. Może dla ciebie, obcy. To ziemię Nora. Tak, tak, tak. Zakaz wstępu. Bolesna śmierć. Dziwna fraza. Bolesna śmierć. Hej. Jego przecież wcale nie boli. Kto to? Złodziej, łotr, morderca. Przez nich uczciwe zbóje mają złą sławę. Varl mówi, że mogę się spodziewać zasadzek na drodze. Cóż, to nie zawsze dobra wieść. Nie zawsze cię napadną. Wielu zakłada obóz i siedzą jak robaki na zepsutym mięsie. Chyba, że ktoś coś z tym zrobi. Lubię cię. Szukaj dymu po drugiej stronie tamtych ruin. Będę tam. Tak, spotkamy się tam z Nilem. I będzie tam obóz bandytów. Mamy też żyrafa na poziomie 7. Tu jest mapa. I co my tutaj mamy? Tutaj mamy się udać do Nila. Tam jest też od razu przy okazji żyraf. Ale my chciałabym się właśnie udać tutaj. Zwiedzimy sobie jeszcze to miejsce. I zobaczymy, co tam jest. Teraz wpuszczą mnie do loży łowców.
Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak, zgadza się, Aloy, wpuszczą cię. Jakoś by się przydało tutaj wyjść na górę. Oczywiście ja muszę jakimiś pokątnymi ścieżkami bugując skoki wejść. Czy mamy tutaj... Tak sprawdzam, czy jest coś do zeskanowania, ale chyba nie. I mamy wejście jakieś. Ciekawe, co tam jest. Wydaje się bardzo podobne do miejsca, w które Aloy wpadła w młodości. Ale to chyba nie jest to samo miejsce. Rozejrzyjmy się. O, zobaczcie! Mamy kwiat! Przedwieczni tego nie pozostawili. To musiało niedawno wyrosnąć. Tak, będą też tego typu znajdźki, czyli właśnie metalowe kwiaty. Metalowy kwiat zestaw. Pierwszy pobrano fragment kodu. Kiedy sosenka wyrośnie wielkie drzewo, kto po nas będzie? Mamy coś nowego w ekwipunku, przedmioty specjalne i ten właśnie metalowy kwiat. Ja tutaj chyba i tak póki co się nie dostanę. Mam wrażenie, albo... Dostanę się, ale daleko i tak nie zajdę, ponieważ potrzebuję większej liczby ogniw. No właśnie, mamy tam rzeczy do zeskanowania. Te skrzynie z zapasami, a ja bym chciała zeskanować tę rzecz. No właśnie. To jest jakiś tekst, jak widać. Próba balistyczna, coś tam, coś tam. Jeszcze jedno gdzieś było. Nie, ja nie mogę tam wejść. Mamy szybę. Ale gdzieś jest jeszcze jedna rzecz do zeskanowania. Zbroja z czasów przedwiecznych. Ale jak się tam dostać? Tutaj, tędy najwidoczniej. Nie widziałam tego od dzieciństwa. Wygląda na to, że przedwieczni używali tych cyfr do odmierzania czasu. Te urządzenia to brakujące ogniwa. Muszę znaleźć ogniwa, by to uruchomić. No, weszło. Zostało jeszcze jedno. Czyli potrzebujemy jeszcze tylko jedno ogniwo. Nie wchodzę. Aby uruchomić te drzwi i się tam dostać. Tam jest skrzynia z zapasami, ale ja cały czas szukam rzeczy, które można zeskanować. Gdzieś tam pewnie jest schowana. O! Mam cię! I też mamy... Ktoś się do jakiegoś generała zwraca, pisze list. Ja, mi się za bardzo nie chce tego czytać, przyznam. No to dużo tutaj nie zrobiliśmy, ale daliśmy już jedno ogniwo. Wiemy, że potrzebujemy jeszcze jedno. Wiemy, że te ogniwa pozwolą nam się dostać do zbroi. I tak, z tego co dobrze wiem, jest to najlepsza zbroja w całej grze. Także tutaj, jak już się dostaniemy, to będziemy w nią zaopatrzeni i będziemy odporni. Zobaczymy, jak szybko uda nam się to zrobić. Miejmy nadzieję, że jeszcze przed końcem całej gry, żeby chociaż w niej trochę pochodzić i zobaczyć, jak ona działa, co daje, czy dużo daje i byśmy mieli szansę właśnie to ponosić, a nie, że ja przejdę całą grę, a na sam koniec, jak już nie będę potrzebować obrony, bo będę kończyć grę, to ja dopiero ją założę. Bo tak się też może zdarzyć. Dobra, no to w takim razie ja będę wypatrywać, starać się wypatrywać możliwości tutaj wykonania tych samouczków, a my udamy się, no właśnie, obóz bandytów, łowy dla loży, tutaj to mieliśmy zaznaczone. I udajemy się w to miejsce. Nie wiem, czy tutaj by zahaczać po drodze, możemy też tutaj o to obozowisko w sumie zahaczyć, żeby tam... sobie może zrobić jakiś szybki zapis. Oj nie, nie chcę tam spadać.
Pobiegnijmy tą ścieżką, tak jak było nam zaznaczone na mapie, ponieważ niedaleko jest... Na wyżynach. Ten dzik mi uciekł. Jest tam siedlisko prawdopodobnie biegunów. O, i mamy dzika. Tak, tam jest do góry ta wioska. Tutaj jest to siedlisko. Gdzieś. Pozbierajmy, okruchy nam się przydadzą, ponieważ mamy ich mało, z tego co pamiętamy, że zabrakło nam ich. Kolejny sygnał. Jest siedlisko bieguna. Ailey wyłapuje następny sygnał jakiś. Ale nie wiem gdzie. Dobiegniemy do wioski i zobaczymy sobie, zrobimy na pewno szybki zapis gry, pewnie jakiś sklepik będzie. Ale chyba za bardzo nie mamy rzeczy do sprzedania, za dużo nie zdobyliśmy. Ale mam nadzieję, że będą tam jakieś manekiny do zniszczenia. Zobaczmy tu. Mamy misję dodatkową. To chyba tam do góry, tak. Mamy ognisko. To ona, tak, to ja. Ale co ja? I co my tu mamy? Mamy jakąś wioskę. O, zobaczcie, tam jest manekin. Ukryty, schowany. I pyk. Dobrze, dobrze. Wskoczymy tu? Wskoczymy. Możemy to zebrać. I mamy tutaj dwa zadania dodatkowe. Wojownik. Strasznie cierpi. Tak. Jego śmierć jest tylko kwestią czasu. Widziałam już śmierć. Ale oni tak cierpią. Chcę być silna jak ty, ale... Nie mogę mu pomóc. Nie mam nawet śniwierzby, żeby złagodzić ból. Powinno być trochę na wschodnich szlakach, ale... Ja muszę tutaj czuwać. Nie mogłabyś poszukać skrytek? Nawet odrobina śniwierzby może pomóc. Tak, myślę, że możemy mu pomóc, ale jeszcze dopytajmy się. Powiedziałaś, że chcesz być silna jak ja. Czyli wiesz, kim jestem. Wiem. Wiem, że wielu nie chciało cię na próbie. Ale bez ciebie zginęliby. Taka nasza mądrość. Osoba, której nie chciało plemię, ratuje nam skórę. Chciałabym pożyczyć trochę odwagi. Dla niego. Nie musisz pożyczać tego, co masz. Mam nadzieję. Jak twój podopieczny został ranny? To jeden z wojowników. Zranili go na grani. Nie przeżyłby podróży do serca matki. Dlatego tu jest. Ale by mu ulżyć, mogę tylko szeptać. Opowiadać o uśmiechu matki. To czego potrzebujesz? Śniwierzby. Takiego olejku z wierzb wodnych. Uśmierza ból i usypia. Nie mam już zapasów. Ale może jest trochę w skrytkach wojowników. Poza zasięgiem zwierząt i maszyn. Na wschodnich szlakach wojowników powinno coś być. Widziałaś stąd zasadzkę? Słyszałam. Wybuchy, krzyki i... ryk maszyn, potworów. Cały czas o tym mamrocze. Koszmar maszyn rozrywających wszystko na strzępy. Chciałabym mu pomóc. Pomóc zapomnieć, by odszedł w spokoju. Jesteś młoda jak na uzdrowicielkę. Tak. Cały czas się uczę. Uzdrowiciele są zajęci w sercu matki. Poza tym, jemu nie da się już pomóc. Można tylko być przy nim do końca. I tak robię. No dobrze, to pomożemy jej chociaż uśmierzyć mu ten ból. Naprawdę?
Dzięki. Chcę tylko ulżyć cierpiącemu. I tutaj zajmiemy się od razu tą misją. Tego już za wiele. Poszukaj skrytek ze śniewierzbą wzdłuż szlaków. No dobrze. To w takim razie zajmiemy się tą misją dodatkową. I tyle chyba nam zostanie z tego odcinka. Jednak nie zajdziemy tutaj. No ale też jakieś misje dodatkowe sobie porobiliśmy. Ta misja nam nie ucieknie, tak myślę. Tutaj mamy sklepik. O, tam widzę, jest chyba manekin. Tak. Proszę o siłę i zrozumienie. Muszę wykorzystać zaskoczenie. I kolejny manekin do kolekcji. No to biegniemy w takim razie zobaczyć za śniewierzbą, czy gdzieś się znajduje. Miejmy nadzieję, że coś znajdziemy, żeby pomóc temu wojownikowi. Tak, biegnij przez wodę, żeby było wolniej, bo oczywiście nie masz mostu zaraz obok. No przecież. Tutaj się znajduje Nil. O, zobaczcie, że znowu w tym miejscu możemy pozbierać to, co wcześniej pozbierałam. Ze zwłok tych ludzi. Tu mamy wędrownego kupca. Tutaj jest 100 metrów. To jest chyba bliżej. Powinny gdzieś tu być skrytki ze śniewierzbą. No tylko muszę się tam jakoś dostać. Ta Elina prowadzi stąd. Więc chyba na tę skałę musimy się jakoś wydrapać. Tak podejrzewam. Aczkolwiek albo jestem ślepa, albo tutaj nic nie ma. Żeby się wdrapać na tę skałę. O, jest! Teraz do góry. Tak. Na samej górze nic nie znajdziemy do zebrania. Nie, nie ma nic. I lecimy! No, łap się, łap. Nie ma śniewierzby. Tylko kilka okruchów. No to jeszcze jedno miejsce nam zostało. Miejmy nadzieję, że tam coś się znajdzie. Nie wiem, czy to było tak zaplanowane, że tutaj nic nie było, a... Tutaj może coś będzie. Czy jak? Czekajcie, spróbuję sobie zrobić samouczek jedną bombą odłamkową. I spróbuję... Żeby zdominować te maszyny, muszę się dowiedzieć, skąd pochodzą. Zabić kilka naraz jedną bombą. No biegnij, Aloy, na co ty czekasz? Zależałoby mi na zrobieniu tego samouczka. One się tam zgrupowały. Myślicie, że damy radę? Teraz muszę schodzić. Pyk. Ej, ale tylko jeden zginął? Za pomocą jednej bomby chyba najwidoczniej tak. No kurczę. Ciężko, ciężko. Będą skrytki ze śniewierzbą. O, jesteśmy przy szlaku. No i co? No czemu tylko po jednym zabijasz? Staram się tak jakoś między nimi to zrobić, żeby dostały dwa i się nie udaje. Zabij wielu wrogów na jedną bombę.
To chyba by trzeba było potykaczem jednak je zatrzymać najlepiej. No dobra, to rozejrzyjmy się tutaj. Tutaj mamy jakieś wejście, mi się wydawało, czy... Tutaj, z tej góry. I co, znowu na skróty będę się wspinać? Oczywiście, widziałam tam te żółte rzeczy, że można z nich skorzystać, ale tutaj... No Aloy, naprawdę? Co ty trafić nie umiesz? Bo to ja trafić nie umiem. No dobra, jeszcze raz się wspinamy. Mam nadzieję, że teraz uda mi się wycelować. No. Dziwne. Wygląda na to, że ktoś strząknął całą śniewierzbę i zostawił okruchy. I ja będę chciała wiedzieć. To mamy chyba tylko jedną czulkę. Dwie. No ale i tak są za daleko od siebie. Dobra, wróciłam na to wzniesienie matki. Tutaj misja kazała nam się udać do niej, z nią porozmawiać. Chyba najwidoczniej nie przyniesiemy jej tego. Jesteś. Przeszukałam już skrytki. Znalazłam tylko okruchy. To dziwne. Kto wziąłby śniewierzbę? Możliwe, że Jan ma zapas. Zapytaj, jeśli go znajdziesz. A więc mamy jeszcze jedną możliwość. Mówisz, że Jan może mieć śniwierzbę? Tak. Jest odludkiem, ale pomaga przygotowując leki dla plemienia. Niestety mieszka na zachód od korony matki, a maszyny tam są... kłopotliwe. Maszyny? Jakie? Złomiarze. I piłozęby. Niebezpieczne. No dobrze. To ja sobie czyli pójdę. Jan. Na razie. To udajmy się do tego Jana. A tutaj, jak już skończymy tę misję, w następnym odcinku weźmiemy się za tę drugą misję dodatkową. I co? I będziemy się chyba dalej wybierać, robić fabułę. A ja już się tutaj poza nagraniem zajmę odkrywaniem mapy i zrobię te same łuczki, żeby się już tutaj nie męczyć. Dobre, sama jestem ciekawa, ile czasu mi to zajmie, bo tutaj jak zauważyliście, no chociażby z tą hook procą. To tu musieli zginąć wojownicy. Tyle zniszczenia. To jest naprawdę kłopotliwe, ale którą my misją podążamy? Tego już za wiele, no. Najwidoczniej zeszliśmy do jakiegoś miejsca, gdzie misja fabularna. No właśnie. Tutaj nas prowadziła. Ale ja nie chcę tego teraz robić. Jeśli mam znaleźć dowódczynię Sony, to miejsce masakry jest moim jedynym tropem. Nie, nie, ja nie chcę teraz tego robić. Chodź, biegun. Pięknie. Oczywiście znowu nie miałam samouczka. Jak żeby inaczej. Ja tutaj właśnie wracając w ogóle do tematu, to nie robiłam tamtego miejsca, nie przeszukiwałam, bo to jest oczywiście misja związana z poszukiwaniem Sony. A ja nie chcę mieszać dwóch misji, robić jednocześnie. Jak już biegniemy do jednego miejsca, to biegniemy do tego jednego, a tam jeszcze wrócimy i się tą misją zajmiemy na spokojnie. Nie ma co mieszać dwóch wątków, bo tego potem może być za dużo i może się to wszystko nam pomylić czasami.
O, ktoś woła pomocy. Czyżby Jun? Utknąłem tu! A zanim cię uwolnię, to pozbieram fanty. Ktokolwiek! Jestem! Proszę! Ktoś tam jest? Dzięki Wszechmatce. Myślałem, że już nie wyjdę. Co się stało? Gang wyrzutków, to się stało. Wpadli tu, skradli śniwierzbę i zostawili. Dlaczego mieliby ukraść śniwierzbę? Ponieważ to wyjątkowo drogie ziele, oczywiście. Żałośni złodzieje. Wzięli tylko to? Nie. Pamiętajmy słowa. Mają układ z obcymi. Potrzebują okruchów i zabiją za nie. Jakiś gang wyrzutków? Tak, gang. Rozwalili drzwi. Nie miałem szans. Wzięli śniwierzbę i zostawili mnie na śmierć. Gang wyrzutków. Kurczę, brzmi groźnie. Powiedz, którędy poszli. Myślę, że w góry. Może ich jeszcze złapiesz. Cokolwiek zrobisz, niech ich wygląd cię nie zmyli. Zabiją cię bez mrugnięcia okiem. Och, muszę złapać oddech. Tak, mógłbyś przestać gadać. Ejlo, jak skomentowała. Ja sobie powytwarzam trochę tych rzeczy, które mogę. Na szczęście w końcu trochę surowców udało się zebrać. No to poszukajmy. Musimy zostawić ślady. Wykorzystam fokus. Ktoś niedawno stąd ruszył. W pośpiechu. Poszukajmy tego gangu wyrzutków. Czy jest aż taki niebezpieczny? On twierdzi, że ukradli śniwierzbę dla okruchów, ale... No wiecie, to jest zioło pomagające uśmierzyć ból. Przyspieszona droga na dół! Mamy piło zęba! No to ciekawe, starcie się szykuje. Nie mam już strzał! Wyrzutki, które zabrały śniwierzbę. Chodź tu. O! Ładnie. Cios krytyczny. Na tę czujkę by się przydało, no właśnie. Jeszcze na niego. Tak, zanim on stanie, to sobie zbierzmy. Oj, nie to. Dobra, dał się złapać. Miejmy nadzieję, że... No, czujka! Musiałaś wleźć w to. To miało być na piło zęba. Oj. Wykończ ją? Czy ja mam raczej wykończyć te roboty? Było blisko, naprawdę blisko. To było niebezpieczne. Mi się wywary skończyły kompletnie. Zobaczcie, ile zużyłam tej torby na leki. Ale jednak udało się. Porozmawiajmy z nim. Dziękujemy ci. Jeśli wdzięczność wyrzutków coś dla ciebie znaczy. Znaczy. Ocaliłaś nas i chcesz jeszcze rozmawiać? Matrony wygnały mnie po urodzeniu. Prawa Nora niewiele dla mnie znaczą. Pamiętam, to ty nigdy nie miałaś matki. Nie jesteś już wyrzutkiem? Nie, poszukującą. Szukam śniwierzby. To może być kłopot. Jakie przestępstwa popełniliście? Pobiłem tego, co zabrał zdobycz. To był mój błąd. Inni łamali nasze zwyczaje albo zapuszczali się w świat metalu. Nie ma tu morderców, jeśli o to ci chodzi. Czemu wzięliście śniwierzbę? Ponieważ mamy rannych. Nie jesteśmy złodziejami. Z tym plemieniem stało się coś strasznego. Wojownicy nie zapewniają ochrony.
Maszyny są wściekłe, a bandyci grasują po naszej świętej ziemi. Jak sądzisz, czemu porzuciliśmy zwyczaja i łączymy się w grupy? Nie mieliśmy żadnego wyboru. Mimo to nie kradliśmy. Mieliśmy zamiar zapłacić Janowi później, ale on z nami nie rozmawia. No właśnie. Czyli tutaj niekoniecznie dla pieniędzy oni chcieli okruchów, ale właśnie potrzebowali tego. Podobno pobiłeś Jana. Chłopak nawet nie wiedział, co się dzieje. To tchórz. Nic mu się nie stało, ale może tego nie zauważył. Inni też chcą śniwierzby. Nie możesz jej wziąć. Prosisz czy żądasz? Mówię. Jak do człowieka. Rozumiem. Może nie potrzebujemy więcej. Po wszystkim, co zaszło, baliśmy się i wzięliśmy wszystko. Proszę, zatrzymam część, ale reszta niech trafi do potrzebujących. Dopilnuję tego. Tymczasem pilnujcie się i bądźcie czujni. Tak, i mamy od nich śniwierzbę. Na szczęście nie było żadnych problemów z nimi. Nie trzeba było się z nimi tutaj mierzyć, nie trzeba było nikogo zabijać. Bardzo dobrze. Więc możemy biec i dać tę śniwierzbę wojownikom, aby użyć im tutaj w cierpieniu. No to starcie z Piłozębem było ciekawe. Niestety nie mamy jeszcze tego długiego skoku, co może być kłopotliwe, ponieważ przed Piłozębami on jest właśnie jedną z lepszych umiejętności. Bardzo się przydaje, ponieważ mam daleki zasięg ataku. Oto śniwierzba. Zaniesie ją Fii na wzniesienie matki. Ranni wojownicy bardzo jej potrzebują. Pewnie. No ale co się stało z wyrzutkami? Zapłacili w końcu za swe zbrodnie? Zbieranie się razem. Rozmowy ze sobą. I z nami. Nie miałaś dla nich litości? Nie wiesz, kim jestem, prawda? A co? Wychowałam się jako wyrzutek w górach nad sercem matki. Przeklęta sierota. Jakbym wiedział, słowa bym z tobą nie zamienił. Ale już nie jestem wyrzutkiem. Więc uważaj sobie. Wyrzutek ci pomagał. Pamiętasz, może przekażę ci twoje miejsce? Trzeba spojrzeć w lustro, Dun. A jednak to ta sierota cię uwolniła i odzyskała śniwierzbę dla plemienia. Nie powinieneś tak łatwo osądzać ludzi. Niepotrzebni mi ludzie! Moje gratulacje, Jan. Właśnie siebie wygnałeś. Dosyć tego. Masz przekazać Fii śniwierzbę. Albo tu wrócę. I udało nam się zakończyć misję. Myślałam, że będę musiała biec do tej Fii osobiście, ale najwidoczniej tutaj Aloy podziałała bardziej roztropnie i po prostu kazała jemu to za niej, żeby już nie musicie tam wracać, no bo w sumie ona jako poszukująca ma tutaj swoje plany. Musi załatwić swoje sprawy. Ja tylko sobie spojrzę na ekwipunek, co tutaj mamy ciekawego nowego. Pierścionek jakiś. Coś jeszcze tutaj musi być, tylko nie widzę. O, coś musiałam w takim razie zahaczyć po drodze, nawet nie zauważyłam. No dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Naprawdę dzisiaj jakoś ta gra mnie zaczynała już wkurzać powoli, pewnie dlatego, że nic nie szło po mojej myśli, kompletnie dużo czasu nad nią spędziłam, ja już ponad godzinę nagrywam, więc tutaj, no, ciężko było, ale jakoś ten odcinek udało się przetrwać, zakończyć, zrobiliśmy kilka dodatkowych misji, co prawda fabuły nie poruszyliśmy, ale takie odcinki też na pewno będą się zdarzać. Zrobiliśmy już resztę prób łowieckich. Mamy wszystkie żar słońca, więc możemy się udać do loży łowców do Południka i spróbować się do nich dostać, dołączyć. Także ja tutaj dziękuję wam serdecznie za uwagę, że to obejrzeliście, że byliście tutaj ze mną, bo co się raz zobaczyło, to się już nie odzobaczy. A ja żegnam się z wami i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Bye bye.